Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Na dzisiejszym filmiku, tak jak wcześniej mówiłem, będzie parę gołębi ze starszych roczników. Kilka Ardenów, kilka Szwabrów, tych czarnych Jansenów. Szali takie będą, jakieś niebieskie, białoloty, bo takie gołębie będą. Ale tutaj są gołębie z tych ozdobnych gołębi, znam, był osobny filmik. Są cztery pary, które ktoś zamówił i teraz nie odbiera telefonu. To proszę sobie tutaj na filmie. To są cztery pary, naprawdę bardzo ładne gołębie. I zaraz przejdziemy do gołębika, gdzie zrobimy tamtymi gołębiami, bo tam jeszcze tych młodych, to były te filmiki, też tam parę sztuk zostało, tam pojedyncze sztuki, no może nie pojedyncze, bo tam jakieś 20 sztuk zostało z Ardenów i z tych, to razem 20 sztuk. I zaraz przejdziemy do gołębika, gdzie nagramy tam filmik ze starszymi gołębiami. No i już jesteśmy w gołębniku i jedziemy z tymi starszymi gołębkami. Tu jest samczyk z 19 roku o numerze 68, cały czarny. Piękny samiec. Bardzo ładnie, on ostatnią lotkę pierzy. Bardzo ładny go. Leciutki. Drugiego mamy też z 19 roku, numerem 69. To jest cały czarny. Piękne gołębie. XXI rok, biała głowa, piękny gołąb, naprawdę. Wszystkie są bardzo ładne. On ma numer 70. 71. Jest 22 rok. Majeczka, gołąbek ułożony, ładnie, leciutki, nic tutaj. Jest drugi rok, numer 72, czarny. Nie, on ma niebie, to ja tutaj, 22, ja mówiłem, 21 rok, 72 mówiłem. Tu mamy połowego, na obrączce z 2001 roku, 21 roku, a to jest później młody, 22 rok, piękny samiec, połowy bardzo ładny go. To jest tych wózkowanych, 22 rok. Bajka. Ten jak będzie za 2-3 lata, to będzie petarda. Tu jest 20 roku, numer 75. Szali, brązowe pasy. Piękny biały dziób. Bajeczka. Bajeczka była, naprawdę super. '76 numer, 18 rok, niebieski białolot, też na białym dziobie. Bardzo ładny samczyk. Pierwszy rok, 77 numer, niebieski białolot, też biały dziób. Nic tutaj nie chcieć. Dwudziesty drugi rok, numer 78, ale mocny. Niebieski z białymi lotkami trochę. Piękna głowa, duży gołąb. Oko jaśniutkie, bardzo ładne. Tu jest 21 rok.
szali mazany, biały dziób, piękny gołąb, duży, bardzo ładny gołąb, nie ma karty na tego gołębia, na tego gołębia nie ma karty, ale no, jeżeli ktoś chce do rozwodu, to mu przeszkadza, gołąb bardzo ładny. Szali, 22 rok, numer 80. Tutaj jest na obrączce ze Słowacji z numerem 81, szali mazany, on jest rok 19. Piękny go. Szali mazany, Słowacki, każdy rok. Wstępny mazany szali, 21 rok, numer 82. Fajny, nieduży gołąbek, ale bardzo ładnie zbudowany. Super. Ten jest idealny w ręce. Piękny samczyk. Szklane oko, bardzo ładny. Tu jest następny z 19 roku, 83 numer, szali mazany. Piękny, to jest samczyk bardzo też ładny. Ułożony idealnie. Tu jest mazany, białolot. 18 rok, biały dziób. Piękny samiec mazany, białe lota. 18 rok. On ma numer 85. 84. A tu będzie numer 84 teraz. 22 rok, samczyk mazany. Bardzo ładny jest samczyk mazany. Powiedzcie, gdzieś przełożyły się znaczniki. Piękny go. I tutaj by były samczyki wszystkie na razie. Zaraz jeszcze parę samiczek będzie. A tutaj jeszcze są dwa. Aha, jeszcze jest szpak. Tak, jeszcze jest szpak samczyk. Szpak 22 rok. Sprawdzimy numer. On jest 17 rok, co ja wiem. 17 rok, numer ma 86. Piękny samczyk, proszę zobaczyć, szpak. Bardzo ładny go. Numer 86, 17 rok. I tutaj jest 20 rok. Połowy, troszeczkę tam. Końcówki lotek ma. O, proszę, burę takie. On jest wyguskowany gołębi. Ale mocny go. On jest 20 rok. On ma numer 87. No i samczyki na razie mamy wszystkie. Zaraz puścimy samiczki i później jardeny jeszcze będą. No i tutaj mamy samiczkę. To jest samiczka z roku 19 na obrączce DV z numerem 69. Piękna samiczka. Bardzo ładna ułożona, leciutka, nie ma tam dwóch zdań, żeby coś. Nie ma do czego się przyczepić. Super samiczka, numer 69, DV-ka z 19 roku. Tutaj mamy z 18 roku samiczkę, z numerem 70. Też piękna samiczka. Bardzo ładna, też super ułożona. Bardzo ładna, numer 70. 18 rok. 71, 22 rok, bardzo ładnie złożona, 22 rok, 71 numer, z białą głową, numer 72, 19 rok, idealna, proszę, bardzo ładnie, super.
72-19. Tutaj mamy 73-21 rok. Piękna to samczka. Paczka. 18 rok. To jest córka jeszcze tego starego Holendra czarnego, który już nie żyje. Piękna, 74 numer. Piękna samiczka. Super. 18 rok, 74 numer. Szali Białelota. 22 rok, 75 numer. Leśniutka szali, jak niebieska, biały dziób, piękny go. Szaleczki takie ładne koło oczu, bardzo ładne. Tutaj jest białolotka, biały dziób, krawatka taka ładna, białe lota, niebieska. Ona jest 19 rok, numer ma 76. Piękna samica. Szali, duża samica, 19 rok też, 77 numer. Piękna, duża samica. Naprawdę taka potężna samica, z białe lotka jakoś tam ma. Niebieska, takie brązowe pasy, białe lota. 21 rok. Numer 78. 79. Niebieska białolotka. To jest białym dziobem. Bardzo ładna strzałeczki koło oka. Numer 79. Połowa. Numer 80. 22 rok. Strata, taka połowa, brudna troszkę, ale piękna, białym dziobem. Jaka samicza to. Bardzo ładna. Niebieska białolotka. No i też dzioby wszystkie mają białe. 22 rok, 81. Szali, 18 rok, numer 83. Też szali, 18 rok też. Piękne to jest. Bardzo ładne, młode też wychodzą z tej gołębi. 22 rok szali, numer 85. Szali Mazana, 18 rok, 86 numer. Tutaj jest samiczka 87, a niebieska troszkę mazana. Tam był samczyk taki, to one do pary były. Piękna samica też. 87 numer. Teraz pokażę jeszcze dwie samice. A tutaj jeszcze są, a te dwie jeszcze są rzeczywiście. Tutaj jest niebieska 21 rok. Proszę zobaczyć, petarda samica, duża. Naprawdę duża samica, super samiczka. Ona ma numer 88.
No i tutaj jedna ze starszych samic, 15 rok, ale proszę zobaczyć. Jaka samiczka. Czerwona rożka. Z białym dziobem. Piękna samica, dużo gołębi z niej jest. Numer 89. Coś fajnego. Petarda samiczka. I tutaj dwie samiczki, jedna jest taka niebieska, brązowe pasy, ona taka ma troszeczkę dziwny ten kolor, biały dziób. Ona jest rocznik 19, ona mi nie złożyła jaj. Jeżeli ktoś będzie brał tam dwie czy trzy pary gąbków, nią dołożę gratis, żeby po prostu u kogoś spróbować, może u kogoś złoży jajka. Piękna samica jest, naprawdę bardzo ładna. Ona będzie gratisowa. I jeszcze jedna czarna jest. Ona ma ściętą obrączkę, ona tylko ma moją adresówkę zostawioną. Ona była 16 rok, też nie składa jaj. Jeżeli ktoś będzie chciał i ktoś będzie brał, mówię, dwie czy trzy pary, to ona też będzie gratis komuś, nie? Może u kogoś złoży. Bardzo ładna samica, bardzo ładne młode z niej wychodziły, są tutaj gołębie z niej. No ale no niestety nie złożyła jajek, cały tamten rok nie będę trzymał takiego gołębia. Jeżeli ktoś tylko, mówię, będzie chciał, to będzie. I tutaj mamy z tych gołąbków, mamy wszystko. Drugi filmik zrobimy osobny, będzie z Ardenami. Tam jeszcze będzie kilka par Ardenów. Też tam roczniki. Tak jak i tutaj, podobne roczniki tam. Od 18 chyba do 20 tam drugiego roku. Na tym filmiku dziękuję wszystkim i do usłyszenia.